Choć do Wielkanocy zostały jeszcze prawie 3 tygodnie, to na katowickim rynku można mieć wrażenie, że święta są tuż, tuż. Jak widać, klienci też nie czekają i zaraz po otwarciu jarmarku ruszyli na zakupy. Kupują, ale narzekają na ceny. Sprzedawcy tłumaczą, że sami płacą więcej. Surowiec jest droższy, także co dostawa po prostu to jest tam w granicach 50-20 groszy, czasami jest podwyżka nawet o złotówkę, także to jest dosyć spora różnica. W porównaniu do zeszłego roku za mięsne produkty na jarmarku trzeba zapłacić 5 zł więcej za kilogram. Na rynku można znaleźć tradycyjne wędliny, kiełbasy i inne produkty spożywcze. Są też ozdoby, których wykonanie jest nie tylko praco- i czasochłonne, ale również coraz droższe. Trzeba oświetlić pomieszczenie, jest to prąd. Jeżeli coś trzeba podgrzać na prądzie, jest to też no, cena, która nam, znaczy czynnik, który podnosi nam cenę, o tak może. Mam dużo ręcznie wykonywanych, na przykład malowanych ceramicznie, to ceramika, no wiadomo, wypala się w piecu, piec na prąd. Bez ozdób można się jeszcze obejść, a pisanki wykonać samemu. Jednak na wielkanocnym stole niektórych rzeczy nie może zabraknąć. Targowiska to już nie jest tania alternatywa, ale u dużej konkurencji wcale nie bywa lepiej. Nawet w tych dużych sklepach też to nie jest za tanie, a szczególnie emeryci, no nie wiem, ja jestem sama, to wie pan, kupię jednego pomidora czy parę ziemniaczków, ale przeraża mnie to wszystko. Sprzedawcy potwierdzają, że tanio już było. Klienci coraz częściej 2 razy oglądają każdą złotówkę. Papryka, ogórki, pomidory, pietruszka, cebula, takie rzeczy. Co teraz przed świętami, tak? Wiadomo, że święta pierwsza rzecz, za chwilę komunie będą, więc cateringi pójdą, ceny do góry też jeszcze bardziej. Ostatnio głośno o drogim majonezie, ale jeszcze bardziej podstawowe produkty potrafią być bardzo drogie. Niektórzy już zaopatrują się w jajka, żeby nie przepłacać tuż przed Wielkanocą, która w tym roku może być dla domowych budżetów rekordowo droga. Konflikt o wynagrodzenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Pielęgniarki i położne otrzymują od dyrekcji wypowiedzenia warunków pracy, które w praktyce oznaczają, że od lipca nie będą otrzymywać wypłaty wyższej o prawie 1000 zł brutto. Szpital zdecydował, że te pielęgniarki, które mają wyższe wykształcenie, zostaną przesunięte do niższej grupy zaszeregowania. Ich zarobki będą cały czas wynosić 7300 zł brutto. Sprzeciwiają się temu związki zawodowe. To są osoby, które tracą z dwóch źródeł, czyli ze źródła najwyższego wynagrodzenia z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, czyli te 2000 zł, o których tutaj koleżanka mówiła, oraz około 800 zł z racji wykonywanych dyżurów u pacjentów poddanych hemofiltracji. Tu mówimy o tym porozumieniu, które żeśmy zawarli w 2018 roku w ramach dialogu społecznego, zaakceptowane i uczestniczyły w tym władze Urzędu Marszałkowskiego, więc to był nasz kompromis na deficyt pielęgniarek na intensywnej terapii. Konsekwencje takiego ruchu są już widoczne, bo pielęgniarki nowych warunków pracy podpisywać nie chcą. To jest realne zagrożenie, nie tylko potencjalne, ale realne zagrożenie. Jeżeli chodzi o oddział anestezjologii intensywnej terapii, biorąc pod uwagę to, że planowane są wypowiedzenia zmieniające, już 8 wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek z zespołu anestezjologii i intensywnej terapii znalazło inne zatrudnienie i planują odejść z pracy. I to nie jest tylko zagrożenie, to jest realna sytuacja, w której one odchodzą z pracy tam, gdzie będą lepiej wynagradzane. Dyrekcja szpitala tłumaczy, że wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i proponowanie pielęgniarkom innej grupy zaszeregowania jest konieczne ze względu na ogromne dziury w budżecie placówki. Tylko teraz deficyt wynosi 1 800 000 zł miesięcznie, a to nie koniec szukania oszczędności. Jesteśmy teraz na etapie pochylenia się nad planem zatrudnienia i tu mówię o grupie zawodowej poza pielęgniarkami i położnymi. W innych grupach zawodowych dyrektor do spraw lecznictwa w tym tygodniu ma czas, żeby się tutaj nad tym pochylić i będziemy też racjonalizować zatrudnienie w grupach zawodowych pozostałych, szczególnie w grupach lekarskich. Strona związkowa zamierza prowadzić nadal rozmowy z dyrekcją szpitala. Wniosła też o zorganizowanie spotkania z marszałkiem województwa śląskiego.
Tak rodzice z Dąbrowy Górniczej traktowali swojego syna. Ojciec przyduszał go, a matka nie reagowała. Kiedy mężczyzna puścił siedmiolatka, chłopiec nie mógł złapać oddechu. Rodzice dziecka zostali zatrzymani godzinę po tym, jak o znęcaniu dowiedziała się prokuratura. Oboje zostali przesłuchani w sobotę, ale prokuratura nie zdradza, w jaki sposób tłumaczyli swoje zachowanie. Prokurator ogłosił im zarzuty dotyczące znęcania się nad małoletnim i przesłuchał w charakterze podejrzanych. Bezpośrednio po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec rodziców dziecka wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakaz publikacji jakichkolwiek treści w mediach społecznościowych. Dziecko jest już bezpieczne, bo w piątek zostało zabrane ze szkoły do rodziny zastępczej. Policjanci zabezpieczyli cały sprzęt elektroniczny, w tym smartfony, który znajdował się w ich mieszkaniu. Dlatego prokuratura uważa, że rodzice nie będą mogli wpływać na przebieg śledztwa. Oczywiście środki zapobiegawcze mogą być zmienione z urzędu przez prokuratora, jak również na wniosek. Ale jest teraz zbyt wczesny etap postępowania, żeby w tej kwestii podejmować decyzję. Służby zawiadomiła fundacja, która informację otrzymała od jednego z internautów. Trafił on na nagranie w mediach społecznościowych. Rodzice z pewnością przekroczyli wiele granic niedopuszczalnych. Ich zachowanie przez długi czas było bardzo przemocowe w stosunku do dziecka. Jeszcze bardziej oburzające jest to, że było to transmitowane na żywo oraz monetyzowane przez rodziców. Rodzice siedmiolatka mieli podczas różnych transmisji w mediach społecznościowych zachęcać do przekazywania im pieniędzy, między innymi na wakacje. To już ostatnie dni na skorzystanie z bonu turystycznego. W województwie śląskim jest jeszcze około 153 tysięcy bonów, które albo nie zostały aktywowane, albo zostały wykorzystane tylko częściowo. Czas na ich zrealizowanie mija z końcem marca. Rodzice i opiekunowie mają jeszcze 11 dni, by zapłacić bonem turystycznym za usługę turystyczną, za pobyt w hotelu, za pobyt dziecka na kolonii, na obozie, bo ważne jest to, żeby transakcja odbyła się do końca marca, natomiast sama usługa może odbyć się oczywiście nawet wakacje, nawet nie wiem, w przyszłym roku, jeżeli jest taka możliwość zaliczkowania. Aby skorzystać z bonu, nie wystarczy aktywować go do końca miesiąca. Do tej daty trzeba nim zapłacić. Program Polski Bon Turystyczny wystartował na początku sierpnia 2020 roku. Rodzicom, którzy pobierają 500+ na dziecko, przysługuje 500 zł. Im więcej dzieci, tym wyższa kwota bonu. Aktywować bon można na platformie usług elektronicznych ZUS.